Nie ma spalonego, znakomita sytuacja. Szansa, kochani, Jezus Maria. Wykorzystał ten moment, zagapieniem 2-0. Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie do Szysio jest Kowalczyk. Teraz. Dzień dobry, witam kibiców piłkarskich. Wytrzymaliśmy tempo narzucone w maju przez Ekstraklasę i rozpoczynamy 17. tegoroczne wydanie magazynu Gol. Coraz mniej zagadek w pierwszej lidze, szczególnie sytuacja na szczycie tabeli wyjaśniła się dość wcześnie. Zanim jednak o wydarzeniach 32. serii spotkań, rozstrzygnięcie konkursu na bramkę poprzedniej kolejki. Tym razem kandydatek było niewiele, tylko 3 propozycje. Wygrała bramka Tomasza Wieszczyckiego z warszawskiej Legii. Bramka strzelona w meczu na szczycie. Ten gol otrzymał 1470 głosów. Dwaj piłkarze ŁKS-u, Grzegorz Krysiak i Grzegorz Wędzyński, z dużą stratą do swojego niedawnego klubowego kolegi. Mało kto spodziewał się, że rywalizacja o mistrzowski tytuł przebiegać będzie w ten sposób. Oczekiwano remisu na Łazienkowskiej, kompletu punktów obu kandydatów w pozostałych spotkaniach, przypominano, także w Golu, część regulaminu rozgrywek mówiącą o barażach. Tymczasem wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Rozstrzygnięcie walki o tytuł może nastąpić już w przedostatniej kolejce. Po meczu na szczycie, w którym Widzew wygrał w Warszawie, znacznie zmalały szanse Legii na obronę tytułu. Stołeczni piłkarze przyznali, że rywal był lepszy, ale zapowiadali walkę do końca rozgrywek. Jak silny wpływ miał na legionistów wynik konfrontacji z Widzewem, przekonaliśmy się w niedzielę, kiedy to aktualni jeszcze mistrzowie Polski grali we Wrocławiu z broniącym się przed spadkiem Śląskiem. Walczące o utrzymanie w Ekstraklasie piłkarze wrocławskiego Śląska podejmowali warszawską Legię. Po przegranym pojedynku w Łodzi z ŁKS-em miejsce jedynaka w bramce zajął Tomasz Bobel. Przede wszystkim już trener wcześniej mnie uprzedził na treningu, że być może dostanę szansę zagrania w meczu z Legią. Przy okazji zaznaczę, że nie było spowodowane tą sytuacją, że Jasiu zawalił jakąś bramkę. Po prostu rywalizacja między nami jest, bronimy, mamy taką samą formę teraz i w dzisiejszym meczu trenę tą szansę mi. Nie ukrywam, że być może następny mecz w Strakowie wyjdzie Janusz. Wśród kibiców panowały nastroje umiarkowanego optymizmu. No na pewno wygra Śląsk. Remis, ja daję remis. To nie może być nic innego. Po prostu Legia ma za, no wiadomo jaki skład i ja mówię, jestem za remisem. Śląsk. Ile? 2-1. A nie obawia się pan, że Legia jest znacznie lepszą drużyną? No jest na pewno lepsza, ale Śląsk to nie jest zły. A ty uważasz, że kto wygra mecz? Legia. Śląsk. Myślę, że remis będzie. Na wyrzucone piłeczki w naszą stronę. No, nie wiem, może będzie wygrana Śląska, ale kto wie. Załamani psychicznie, legioniści po przegranym meczu z Widzewem nie zaprezentowali walorów znanych z dotychczasowych występów. Jednak i tak zespół Śląska grał z widocznym respektem dla aktualnych jeszcze mistrzów Polski. Goście przeważali, jednak pod bramką Śląska nie wykorzystali dogodnych sytuacji Marcin Mięciel, dwukrotnie Ryszard Staniek, a strzał Pisza obronił w dobrym stylu Tomasz Bobel. Gdy wydawało się, że Legia strzeli wreszcie bramkę, przed szansą zdobycia gola stanął Tomasz Moskwa. Anemiczny strzał minął bramkę Szczęsnego i w ten sposób pierwsza część meczu zakończyła się wynikiem bezbramkowym 0-0. Po przerwie więcej okazji do zdobycia goli mieli legioniści. Najpierw Leszek Pisz w sytuacji sam na sam przegrał pojedynek z bramkarzem Śląska, a za chwilę najlepszy w Legii Cezary Kucharski mógł wpisać się na listę strzelców. Ostatnie 10 minut wrocławianie grali w osłabieniu, bo za kopnięcie Mięciela sędzia Czyżniewski czerwoną kartką ukarał Bogdana Szczęsnego. Mimo to gospodarze utrzymali bezbramkowy rezultat, a zdobyty punkt może uratować Śląsk przed spadkiem z pierwszej ligi. Natomiast Legia straciła już szansę na mistrzowski tytuł. Realnie patrząc, raczej nie mamy szans dogonić, przegonić Widzewa w tym trójmeczu, który pozostał. Przynajmniej Widzewowi. No ale oczywiście chcieliśmy dzisiaj wygrać i pokazać się z dobrej strony. No szkoda, że się nie udało. Dla nas sezon skończył się w minioną środę. Po porażce z Widzewem piłkarze nie mają już motywacji, powiedział po meczu ze Śląskiem trener Legii Paweł Janas. Osłabionym kadrowo wrocławianom taki stan psychiki rywali bardzo odpowiadał. Inna sprawa, że w Legii atmosfera całkiem się chyba popsuła, bo po meczu piłkarze w niektórych wypowiedziach prasowych oskarżali się wzajemnie o brak zaangażowania. Tymczasem widzewiacy po wygranej w Warszawie poczuli zapach mistrzowskiego tytułu i nie zwalniają tempa. Swój mecz ze Stalą Mielec łodzianie rozpoczęli kilkanaście minut po zakończeniu spotkania we Wrocławiu.
Na trybunach stadionu Widzewa mimo brzydkiej pogody zasiadło prawie 10 tysięcy osób. Piłkarze Widzewa po zwycięstwie w meczu na szczycie zostali przywitani niezwykle gorąco. Jeszcze przed meczem odebrali nagrodę ufundowaną przez jeden z łódzkich dzienników. Za zwycięstwo w meczu z Legią widzewiacy otrzymali lodówkę szczelnie wypełnioną szampanami. Niedzielny rywal Łodzian, Mielecka Stal, choć została już zdegradowana do drugiej ligi, nie zamierzała w Łodzi poddać się bez walki. Sędziowie przystępowali do pracy w dobrych nastrojach. A co miał to znaczyć ten pocałunek na piłce? Ja myślę, że wygramy. Aha. Ja zawsze wierzę, że trzeba było nas całować. Czyni cuda, niektórzy mawiają. Koniec świata. Pogoda. Dzień dobry. Przed meczem dominowały tematy wędkarskie. Będzisko i dwa haki wygięte. No nie, my takich dobrych nie było ryby. Takich nie było. Nie było. Przywitanie obydwu drużyn i za chwilę rozpocznie się mecz, który obserwują m.in. legendarny prezes Widzewa Ludwik Sobolewski. Obok jest Ismat Kousan. Są też pozostali włodarze klubu Andrzej Pawelec i Andrzej Grajewski. Mielczanie przed meczem zapowiadali twardą walkę i liczyli na sprawienie w Łodzi niespodzianki. Przyjechaliśmy po to, żeby nie było to jasne do końca, jak to będzie z tym Mistrzostwem Polski. Zobaczymy, jak to się ułoży. Jest kilku młodych chłopaków, bo wiadomo, w jakiej my jesteśmy sytuacji. Musimy myśleć o następnym sezonie. Myślę, że Widzew nie będzie miał tak prosto, jak być może im się wydaje. Zaraz po rozpoczęciu meczu speaker podał wynik spotkania we Wrocławiu pomiędzy Legią i Śląskiem. Kibice rozpoczęli churalne śpiewy. Przy remisie Legii i zwycięstwie ze Stalą podopieczni Franciszka Smudy powiększyliby przewagę nad legionistami aż do 5 punktów. Tym samym mistrzowski tytuł byłby coraz bliżej. Wiadomość z Wrocławia uskrzydliła widzewiaków. Już w trzeciej minucie szarżującego Michalczuka nieprawidłowo powstrzymał mielecki obrońca. Sędzia podyktował rzut karny. Po raz pierwszy po pamiętnym karnym z Czernomorcem Odessa do piłki podszedł Marek Koniarek. Było 1-0 dla gospodarzy. W siódmej minucie super snajper Widzewa cieszył się po raz drugi. Koniarek dostał idealne podanie od Czerwca i z 15 metrów umieścił po raz drugi piłkę w bramce Wyparły. Zadowolenie w obozie widzewiaków, dwubramkowe prowadzenie pozwalało Łodzianom spokojnie prowadzić grę. Kibice świętowali już zdobycie mistrzowskiego tytułu. Widzewiacy na szczęście nie kalkulowali, a grali do końca. W 40 minucie było 3-0. Po strzale Jaskulskiego do piłki dopadł Marek Koniarek i zdobył swojego trzeciego gola w tym spotkaniu. Klasyczny hat-trick łódzkiego napastnika. Nie mniej niż sam strzelec po trzeciej bramce cieszyli się widzewscy kibice. Gramy spokojnie, bez nerwów, po prostu zrobił to mecz w Warszawie, żeśmy wygrali, chłopcy wierzyli w siebie, także spokojnie gramy. W pierwszej części padła jeszcze jedna bramka, jej autorem był Bogusław Cygan. Tak więc po pierwszych 45 minutach Widzew wprowadził z Mielecką Stalą 3-1. W drugiej połowie widzewiacy zdobyli jeszcze jednego gola. Rzut karny wykorzystał Marek Koniarek, była to jego czwarta bramka w tym spotkaniu. 28 gol w sezonie i 99 w rozgrywkach ligowych. Tymczasem z powodu nie najlepszej pogody w klubowej kawiarence, a nie na trybunach, na końcowy gwizdek oczekiwały żony piłkarzy. Humory dopisywały. Jesteśmy już przyzwyczajone do tego, że piłka jest tematem, że tak powiem, codziennym. Że to się cały czas, że tak powiem, obraca wokół nas, więc dla nas to żadne zaskoczenie, że powiedzmy jest piłka w czasie śniadania, piłka w czasie obiadu i w czasie kolacji. To jest już nasze życie. Jakby to było, jakbyśmy my, powiedzmy, w ogóle się nie przejmowały tym, nie rozmawiały. My musimy po prostu tym żyć. Jak ja mogę przytoczyć właśnie ostatnie zdarzenie, jak z mężem poszliśmy do parku i po prostu byłam zmęczona i usiadłam na piłce, więc mój mąż powiedział, jak możesz siadać na chlebie. A powracając do meczu, Widzew po 4 golach Marka Koniarka wygrał z Mielecką Stalą 4-1. Kibice świętowali już Mistrzostwo Polski. Do końca rozgrywek pozostały tylko 2 kolejki, w których Łodzianie muszą zdobyć tylko 1 punkt.
po prostu wychodziło, zdobyłem szybko dwie bramki. Chłopcy mi dobrze grali, dobrze mi podawali, w tym dwa karne, także po prostu zasługa drużyny to jest. A czy nie bał się pan strzelać drugiego karnego? Powiem szczerze, bałem się pierwszego strzelać karnego, a drugiego już nie, ale pierwszego się bałem. Panie Marku, dzisiaj niewiele brakowało, by pan strzelił swoją setną bramkę w lidze. Była nawet taka sytuacja, wyszedł pan sam na sam z bramkarzem, jednak on obronił. Ja bramkarz też dziennie trenuje, też człowiek, też musi coś złapać, no akurat mi złapał, chciałem mu uderzyć obok nogi, złapał. Wydaje mi się, że chyba jest 99, tak? Zostały dwa mecze, no i zobaczymy, może się uda w tej sezonie. W Poznaniu czy w Łodzi w ostatnim meczu z Zagłębiem Lubin? Szczerze mówiąc, wolałbym w ostatnim meczu, no ale zobaczymy. Widzew śrubuje ligowe rekordy, o których wspominaliśmy w poprzednim golu. Łodzianie nie przegrali już 32 kolejnych spotkań ligowych. Odnieśli także 12 z rzędu zwycięstwo. Trzeba przyznać, że jest to iście mistrzowska forma. Widzew ma już 5 punktów przewagi nad Legią, a do końca pozostały tylko dwie kolejki, a zatem możliwość zdobycia 6 punktów. Widzewowi w Poznaniu wystarczy punkt, ale gdyby lider wygrał z Lechem, ustanowiłby jeszcze jeden ligowy rekord. 7 kolejnych zwycięstw na wyjeździe. To wszystko w dzisiejszym golu. Na następny zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. Teraz!